otworzył burdel i sprzedawał te samochody Fordy, jak to mawiano. Ford głównowolski. Słuchajcie, ale to nie, no takich trzech się trochę muszkieterów zażyło lekarstwa. Na emeryturze, trzech muszkieterów na emeryturze. I które, te czerwone czy te niebieskie miałem na rano wziąć? A propos zażywania, to moja żona mi przypomina. Zażyłeś już? To cała... To ty magister jesteś? Kurwa, niestety. Nie, zrobiłeś magistra? Ja magister, to z kim my tutaj... Kurde, że się powinien doktoryzować teraz jeszcze. Ale ja owszem. O, za 15 druga, Jasiu. To pierwszy raz chyba spotykamy się w tym miejscu tak razem, że możemy sobie tutaj siąść przed Frankiem Kukiolą, przed jego galerią. Czekamy na niego. Zmieniło się to Bielsko. Ja pamiętam początek tutaj moich spotkań ze Starówką, tutaj z tym rejonem Sobieskiego. To koniec lat... Nie koniec. To był 55, 56 rok chyba. Nawet tutaj na Cieszyńskiej pod szesnastką przez pół roku rodzice mieszkali. Cześć. Cześć, Franek. Fajnie, że nam udostępniłeś to miejsce przed galerią. Nie, to nie tylko ja. Słuchaj, twoje pierwsze spotkanie tutaj z tym miejscem, ze Starówką, pamiętasz kiedy to może było? Jak byłem malutki, ciotka tu moja mieszkała w tym budynku, gdzie teraz jest Słodownia, nad nim. Aha, nad nim. Czyli pamiętasz. Ciotka Hela. No. Ja znowu miałem ciotkę, tak, siostra mamy, mieszkała na Sobieskiego trochę dalej i często jak żeśmy szli, to przechodziliśmy tutaj przez tutaj ryneczek. Jedno, co zapamiętałem, tak, dni robocze, że tam soboty były robocze, to wozy, konie, kopyta końskie, prawda, przejeżdżające tutaj. I handlowali tutaj, to było. Ale to nasze targowisko było. I latarnika pamiętam. A, gajałem za nim, z polityką gajał. Chodził z polityką, zapalał. Ale on chadzał rano, wczesnym rankiem. Tak, ale... No, ja tak, pamiętam tylko... Gasił, ale ja pamiętam jak zapalał. Jak się zmierzch zaczynał robić, a, no tak. Zmieszkało, to zapalał. A wiesz, odkąd myśmy za nim chodzili, od ulicy, tam gdzie Izba Wytrzeźwień była, czyli to jest ulica... Staszica. No, Staszica. Aha, czy z Białej. Tak. Z Białej szedł ten pan z polityką, a myśmy za nim wrzeszczeli. Polityka jest to taka tyka upędzana u patyka. Od patyka do patyka jest to taka polityka, a on nas gonił. Kończyło się tutaj. Koło teatru. Tak. Cało 11 listopada tylko chodził i ciągnął takim hakiem taką wystawkę. Tak. To zapamiętałem to miejsce. Potem przez jakiś czas, przez pół roku, to chyba 55, 56 z kamienicy, nonsens, no bez sensu. Rodzice się przeprowadzili na Cieszyńską, a tam był taki wspaniały widok, kamienicy, widok na Dębowiec, w naszym dzielni. Ale byłeś w innej wsi kochany. Nie, to nie chodzi o to, ale w domu straszyło. Potem przychodził ksiądz, modlitwy, ciotka na noc, tata szedł na trzecią zmianę. Nikt nie chciał wytrzymać, słuchajcie, tego i... To mieszkałeś w tym domu, tam, gdzie się... Jasiński pozabijał rodzinę. Nie, to było gdzie indziej, bo nie w tym miejscu. To lata 60, a to był 55 rok. I także pod szesnastką tego domu już nie ma. Obok stacji benzynowej i ten zapach benzyny. Ty mieszkał gdzieś koło Staniszewski. One też kamienicy. A to nie wiem dokładnie. Potem z nami w bajkach występowały, nie? Tak. Ale tutaj to, pamiętam ten zapach stacji benzynowej. I tam z Lompy żeśmy zjeżdżali na sankach, na nartach. Stacja była pod studiem. Tak, ale tam z górki, tam od... przedszkola tam jak się na Lompy, pamiętasz, no, to przedszkole befamowskie, tylko wyżej i zjeżdżało się tutaj koło targowiska w dół i ten zapach na wiosnę, wiesz, warzyw, jarzyn, tego wszystkiego, no, to gdzieś tutaj, tak mi się kojarzy, powiedzmy tutaj to miejsce, oprócz miłych spotkań tutaj u Franka Kukioły,
gdzie kiedyś z Julkiem Wątrobą, Kryśką. No to było w kilkadziesiąt lat później. W Sokołowskim, tak, zaczęliśmy tutaj tworzyć kabaret. Taki tekst pisał Julek Wątroba, także kilkanaście tak koncertów daliśmy tutaj. Prapremiera odbyła się przeszło, u Franka i potem w kilku miejscach w Bielsku. Żeśmy to zagrali, plus gdzieś takie spektakle kabaretowe, wyjazdowe. A Julek starał się bardzo aktualizować do sytuacji politycznej, która wówczas była, to okres zmian 89, 90 lata, także... Ale tutaj w Bolku i Lolku, w tej cukierni... Ale nie było wtedy Bolka i Lolka, jak ja pamiętam, tylko w Barwu Staromiejskim, proszę pana. Ale... I gorzałkę i piwo tam mogłeś dostać. W 80 latach 70 już zrobiono. To co Genek mówi, w 80 latach już Zicman chciał tu letnią taką scenę zrobić. Taką, nie, przepraszam, niedzielną scenę. Że takie dopołudniowe spektakle kameralne chciał tutaj w tym Bolku i Lolku zrobić. I to jakoś nie wypaliło. No, tam dużo sala jest. Franek, dawno żeśmy się nie widzieli. Nie? Spotykamy się po... Znaczy spotykaliśmy się tak... No nie moja wina, boś ty się wyprowadził gdzieś. Ale nie, okazjonalnie spotykaliśmy się na różnych imprezach organizowanych przez środowisko kultury bielskiej. Ale te początki, to co nas chyba może połączyć przez moment, wprawdzie w różnym okresie, Jasiu później dołączył do Domu Kultury, do tak zwanej Kubiszówki. No wtedy jeszcze nie było Kubiszówki, Dom wtedy Kultury była Dzieci Kubiszowa Wiktoria. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. To, tak, numer jeden. Numer jeden. Po starej ubeckiej chałupie. Że z Frankiem zagraliśmy... Razem w pracę magisterską o tym Domu Kultury napisałem. Tam jesteś uwieczniony też. Tam też UB było? Bo UB. Tam było UB, UB ale, oddało to w latach... W PTT-ku było UB. Ale UB co? Potem było na w PTT-ku tym. Było. Też, ale tu mieli swoją biuro. Ale na rogu koło dworca tam było też. Też. Ale tu mieli też swoją siedzibę, przecież tu była strzelnica obok. No strzelnica. Bractwa Kurkowego, późniejsze Dom Muzyki, a teraz Bielskie Centrum. Panie. Zmieniały się nazwy, dyrektory i inne sytuacje. No, po Popielu się nic nie zmieniło. Po Królu Popielu? Nie, po dyrektorze Popielu. Leszek Popielu. Potem długo władzę... Dwa razy był przebudowywany Becek. Pan Esz trzymał długo władzę. Tak. Dobry, przepraszam. Chciałam powiedzieć, że znalazłam tę Herdwika w tej galerii wyżej. No to super. Nie? Także no super, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Słuchaj, jak trafiłeś, Franek, przypomnij, do... Bo ja tam wstąpiłem, to wyście już byli chyba w próbach do Czerwonego Kaptuka. Jak ja wstąpiłem? Ja chodziłem sobie po różnych domach kultury i badałem, co mnie interesuje. Aha. Najpierw byłem w najbliższym domu kultury, numer 2, które znajdowało się w starym domu żołnierza. Tam się wziąłem za jakąś elektronikę, i jakieś radia i inne. Radiofalowce tam były. Tak. Pan Kościelny tam był szefem tego interesu, ale szybko mi się to znudziło. W międzyczasie byłem też w Domu Kultury Włókniarzy, zapisałem się jeszcze jako sześciolatek do Stokrotek. Cieszyłem się, bo dostałem rajstopy kurczowlade i baletki. Opiekowała się mną Asia Kwiatkowska świętej pamięci już, niestety. Ona wtedy młoda była, 16, może 17 lat miała, tam działała w tym Domu Kultury, opiekowała się maluchami. Przy 1 maja, gdzie dzisiaj jest ten cały klub, jak on tam się nazywa, miasto? No. Tak. Przy ulica Partyzantów i w dół był Dom Kultury numer Włókniarzy, a druga siedziba dla starych była naprzeciwko tego garnizonu. Ale tam Beskid ma siedzibę teraz. No Beskid zawsze był we Włókniarzy. Nie? Ale kochany, Dom Kultury gdzie... miał dwie siedziby. Mówimy o tym. Tu jak się zaczyna, jak Michałowicza skręcasz w prawo. Wiesz? Koło Mickiewicza. 1 maja na początku jest tak, kochany... Tak, parku Mickiewicza. Koło parku Mickiewicza. No, tam gdzie dzisiaj ma ten klub miasto. Tam gdzie Foltyn ma ten interes swój własny. Tak. Podobno nie jego. No, tam była filia, był druga sobie. Wiemy o co chodzi. W każdym razie tam się zalogowałem, ale tam też jakieś bajki robili, ale coś tam, nie wiem. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, więc podeptałem w swoim czasie, bo ktoś tam szedł w kierunku Domu Kultury na Słowackiego. Był daleko ode mnie, bo trzeba było na piechotę to wszystko przemierzać. Ja na osiedlu Grunwaldzkim mieszkałem. Jeszcze wtedy ulic nie było.
Także blok 4, mieszkania 1 i deptanie na drugą stronę. Musiałem przeciąć tramwaj i iść jeszcze dalej do góry, żeby się do tego domu kultury dostać. Przyszedłem, wpadłem prawie na panią dyrektor w tym czasie. Nie wiedziałem o tym, że to pani dyrektor. Mówi, pyta, co chciałeś, synku? A ja chciałem wiersze czytać i bajki lubię. I artystą zostać. Ale pamiętam taki mały pokoik. Pamiętam taki malutki pokoik, który miała ona jako dyrekcja po prawej stronie. Wcześniej była pani sekretarka, chyba Renia. Tam. A ty o MDK-u mówisz? O Domu Kultury. O Domu Kultury. Słowackiego. Tak, na Słowackiego. I pod, na początku tam też w różnych sekcjach byłem i w balecie trochę. O. Tam, gdzie ta była późniejsza pani dyrektor, czyli ona na studia poszła. Halina? Halina, no. Kubisz Muła. Ale to było na samym początku. Później, Heliotrop to później. Ale Wiktoria... To był 61 rok albo drugi, no tak w tym czasie zaglądałem. A w bajce dopiero ja tam wszystko przyszedłem, cały czas się brałem i cofałem i z Gienkiem się spotkałem w 65 roku, czyli musiałem trochę odterminować, zanim się tam to wszystko, że tak powiem, nie do tej bajki zaproszono, bo ja byłem strasznie stremowany. Ja w ogóle mówiłem cichutko, pani mi kazała krzyczeć, ja chodziłem i krzyczałem, ale się... W domu nas była siódemka, wszyscy krzyczeli, więc kurde... Też krzyczałem. Każdy mówił ciszej, ciszej, no więc... Staraliśmy się, kurde, trochę ciszej, nie? I ona mnie musiała nauczyć tego, żebym się otwarł. A ja pamiętam, ja trafiłem, wchodząc do Ekonoma, do jedynki, tam gdzie był Kopernik, ten sam budynek. Mhm. Startowałem w tych konkursach recytatorskich miejskich i po jednym z tych konkursów podeszła pani Wiktoria Kubisz i zaproponowała, czybym nie chciał przyjść na zajęcia. Mówię, dobra, za bardzo mi to nie pasowało, ponieważ lekcje miałem po południu. Kończyłem lekcję wieczorem, godzina 7, leciałem na zajęcia do Domu Kultury. No i tam spotkaliśmy się z Frankiem, z Grażyną Staniszewską, która grała babcię, prawda? No, Grażyna grała babcię, Marzena grała mamę, Rejmańska Basia grała Czerwonego Kapturka, jej siostra była tam jakimś krasnoludkiem. Taka Marysia z Cygańskiego Lasu była wilkiem. Ale to było fajne takie przetarcie, bo takie jakieś inne spojrzenie trochę na teatr, na słowo, mimo że brałem udział w konkursach, byłem przygotowywany przez panią, która prowadziła świetlicę, między innymi kółko teatralne tam u mnie w szkole, to tutaj dzięki przebywaniu na zajęciach wiele się nauczyłem, a potem były również kolejne spektakle, Tajemnica Starej Wierzby, montaże poetyckie. Poznałem tam Halinę, wprawdzie z Haliną chyba się nie spotkałem. Ja się na jeden konkurs załapałem, recytatorski, nie wiem kiedy to było, w każdym razie pamiętam. I miałem jakiś wierszyk, z którego tylko kilka słów pamiętam. Absolutnie trzeba było mu dać w mordę i coś takiego. Ciężko mi to na początku, bo ja wulgaryzmów nie używałem na dzień dobry. W tym wieku ma dobrą pamięć, Franek, jeszcze. I do, tak, do nazwisk. Jak na swój wiek trzyma się nieźle, by się spuścić. No tak, trwałem w zasadzie do końca tam, do matury w Domu Kultury. Chodziłem na zajęcia. Pamiętam bardzo gorący okres maturalny, przygotowanie do matury. Kończyłem po południu, godzina 7, godzina 8. Wszedłem na zajęcia, a jeszcze chodziłem na zajęcia, był taki kabaret przy PSS-ie na drugim rynku w Bielsku. Bogdan Potocki, aktor taki, to prowadził. Tutaj jeszcze radiowęzeł w szkole, przygotowania do szkoły teatralnej, do egzaminu, do matury. Wiesz, zastanawiam się teraz, jak ja to wszystko poradziłem. Zwłaszcza w tym krótkim, gorączkowym okresie, bo było bardzo dużo obowiązków, a chciałem się w miarę wywiązać z tego, do czego się zobowiązałem. A ja musiałem zrezygnować z zabawy, bo w 66, jak się dostałem do tej zawodówki, miałem dwuzmianowy system pracy na warsztatach szkolnych, co kolidowało z jakimikolwiek zajęciami.
trzy razy w tygodniu, bo sześć mi się uczyło w szkole, nie pięć dni jak dzisiaj. Trzy razy w tygodniu była szkoła, w związku z powyższym, że niektóre zajęcia odbywały się na dwie zmiany, bo kurczę, taki tłum ludzi do tych zawodówek, w przeciwieństwie do dzisiaj. W jakim kierunku robiłeś ten college? To nie był college, to była zawodówka. To co mi padło, to co mi padło. College to kończyli tutaj na Woroszyłowa, to się nazywał Uniwersytet Woroszyłowski w swoim czasie. Potoczna nazwa. W każdym razie ja w Befamie. Przy Befamie byłem, także to ty jako tokarz, nie, tokarz. Tokarz. Mówili, że tokarz i cieśli to nie rzemieślnik. Tokarz, elektryk, ja ekonomista pierwszy szkoły, który człowiek pokończy. W każdym razie później mama zapodała, że może kurka wodna synu byś tak jakoś maturę zrobił, do liceum może byś się zapisał. No to się zapisałem. Najpierw dla pracujących. I w tymże liceum poznałem późniejszego też kolegę jego aktora. Jego żona była WF-istką, jak on tam się nazywał. Wylali go później. Dąbrowski. Nie. Ale w Banialuce czy w Polsce? W Banialuce. Potem go wylali i pracował w bibliotece. A, Kasiu. Janusz S. Janusz. W sensie nie, bardzo, bardzo dobry aktor, nie. W każdym razie z niewykorzystanych szans z Januszem spotkaliśmy się, kochany panie, w liceum dla pracujących. Okazało się, że chłopaków powylewali ze szkoły. On do PR-u chodził w tamtym czasie w Krakowie. Coś tam znaleźli nieprawomyślnego. Przepraszam, to co gwizdzę, to ta papuga? Tak. Poważnie? Tak. To trzeba ładnie gwizdać, ja nie potrafię. W każdym razie, proszę ja ciebie, Janusza tam spotkałem. Chodziliśmy 3 lata do czasu, kiedy nie dostałem autu z liceum dla pracujących, bo okazało się, że wolno było 100 dni mieć nieobecnych, a ja miałem 100 dni tylko obecny. Szło mi dobrze, więc się nie przemęczałem. No i dostałem egzamin promocyjny, który w jeden dzień musiałem zdać wszystkie przedmioty. Jeden nie zaliczyłem, na drugi rosyjski nie poszedłem. Ptica i tak by mi pałę wstawiło, w związku z powyższym zrezygnowałem, wziąłem papiery z sekretariatu szkoły dla pracujących, przeniosłem do sekretariatu, który był obok szkoły zaocznej. Zapisałem się do 10 klasy po raz drugi i zacząłem dzielnie się uczyć. Ale rok później, wrzesień? Gdzieś tak we wrześniu. Pracowałem wtedy w Teatrze Polskim. Zatrudniłem się, proszę pana, to było tak? Tak jest. Do Teatru Polskiego się zatrudniłem. Nie mogłem nigdzie miejsca zagrzeć. Jako maszynista. Jako pomocnik maszynisty sceny. W tym czasie chyba tam Talar też, Heniek chyba jakoś terminował, jakoś żeśmy się tam minęli. Dyrektorem teatru był jeszcze przyjmującym mnie był Para Józek, a potem był Nowak, Polim. W każdym razie, proszę pana, na moje nieszczęście na koniec wakacji spotkałem mojego wuja pałkownika, któremu nie mogę do dzisiaj przebaczyć. Schlaliśmy się lekko w patrii i poszliśmy do WKR-u, bo mnie straszył, że mnie kurde zamkną do więzienia, że nie byłem w wojsku. No i jesteśmy na WKR-ze, pan pałkownik się melduje, że tutaj trzeba sprawdzić. Pani mówi, owszem, podaje nazwisko Franciszek Kupioła, a ona mam 1930 rok, 14 lipca. Mówię, to mój tato. Okej. Okay. Czyta następnego. 7 lipca. 1932. Ja mówię, chyba trójkę z piątką ktoś pomylił. A to zaraz poprawimy. I to poprawimy. Skończyło się tym, że wylądowałem w armii niestety. Na cały długi rok. Na rok i tylko? To coś tak, załatwiane bo miałeś. Nie, tak, bo szybko uciekłem. Ja byłem wszędzie. Były sposoby. Jak sposoby. Mi się nie podobało, to zrezygnowałem z tego. Ja nigdy nic na siłę. W każdym razie armię wesoło spędziłem, maturę zakończyłem, bo to w 74 wyszedłem, maturę zrobiłem i hop,
chciałem na PWS stage, bo mnie powiedzieli, że jak mam staż jakiś w teatrze, to tam punkty dostanę dodatkowo, no ale okazało się, że jestem za stary, bo miałem 25 musiałeś mieć. 22 lata. Do 24 chyba. Nie, do, dziewczyny były do 24, chłopaki do 21. Nie. No nie, tak nie, mi nie. powiedział pan. Nie, 23-24 to był tatuba grań. To mnie w takim razie w konia zrobiono, w każdym razie złożyłem. Dałeś się zrobić. Dobra, no to dałem się zrobić w konia. W każdym razie, no to ja sobie myślę, gdzie ja mogę iść, gdzie ja mogę iść. A ktoś mi tam melduje, ty, tam takich wariatów jak ty przyjmują, do Cieszyna się zapisz. Tam do setki, mówi, przyjmują studenta, nie? Ile jest na jedno miejsce? Tam ze trzech, no. Mogę spróbować. No i kurczę blady, tak się złożyło, że się tam wybrałem, złożyłem papiórki. Okazuje się, że język polski nawet na plus 5 zaliczyłem, przy czym kurka wodna. Jak już na końcu sprawdzałem, żeby błędów nie było ortograficznych, bo z tym byłem cienki, to tu już nawet kura nie wiedziałem, jak się pisze, czy z kreską, czy u zwykłe. W każdym razie okazało się, że rosyjski zabliczyłem na 0 punktów. Była tam taka pani profesor z PiS, rewelacyjna pani, która, kurczę blade, potem na egzaminie poprawkowym jestem u niej, bo pozostałe pozaliczałem, jest mi dali do poprawki. No i mówi, zadam panu 3 pytania, jak pan odpowie, to panu zaliczę i będzie miał pan przyjęcie. Nazwisko i imię, proszę. Franciszek Kupiowa. Jak twój zawód? Ja myślałem, że ona miał zawód, pyta, no więc mówię, z zawodu jestem tokarzem. A ona jak? W końcu mi pod stołem powiedziała, jak się nazywam, no więc mówię, Franciszek Kupiowa. Na trójkę było 23 punkty. Pan miał 0 punktów. Ile panu brakuje do oceny niedostatecznej? Do oceny dostatecznej. 23 punkty. Brawo, prawidłowo. I zaliczyło mi, nie? Dobra. Ale ja trafiłem do Kubiszówki, panowie. No właśnie wrócimy. Będąc. Ale do Kubiszówki też tam potem trafiłem, bo ja pracę magisterską o Kubiszówce pisałem, pan Dobra. Uczyłem się, to znaczy, to trudno powiedzieć, że się uczyłem. Chodziłem do takiego, do mechanika. To do gimnazjum męskiego chodziłeś, starego? Nie. Na ulicy Słowackiego? Nie. To było już liceum zawodowe, nie technikum. Ale tam w tym miejscu, w tej tak, szkole. Tak, to jest stare gimnazjum męskie, niemieckie. Rok wcześniej zlikwidowano technika i zaczęto produkować coś pomiędzy liceum ogólnokształcącym, a technikiem. Nie byłem ani jednym, ani drugim. Ja jestem wykształcenia mechanik automatyki przemysłowej. A ja tokarz? Nie, na tokarkach też pracowałem. No ale przechodząc ze Słowackiego na mój przystanek autobusowy 54 do Wapienicy, zahaczałem o wystawy na Kubiszówce, na zdjęcia. Nie? I kurczę, raz przechodzę teatr, tutaj jest jakieś bajki i tak dalej. No to zahaczyłem o Teatr Heliotrop i występowałem najpierw w bajce. To było Chłopiec z gwiazd i miałem rolę razem z księdzem obecnym. Przybyła Jacek. Planeczki odniesione, dziękujemy bardzo. Bardzo uprzejmie, proszę. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Hej. I on już jest na emeryturze podobno. Na emeryturze. No, przeagent. I myśmy w Teatrze Polskim grywali tę bajkę i dużo. W Teatrze Polskim to i ja grałem. Myśmy w Teatrze Dzieci Zagłębia grałem, proszę pana. Świętej pamięci Paluch nas charakteryzował. Tak. W Katowicach żeśmy grali w Pałacu Młodzieży. Pałacu Młodzieży, tak. W Dąbrowie Górniczej. Chyba też. Pani Kubiszowa nas, że tak powiem, wszędzie rozsyłała. No, ale tam był mocny zespół, nie ten Teatr Poezji, nie ten Heliotrop. Heliotrop, no to tak. Prowadziła ta Halina Kubiszowa. Ale ona była wcześniej, że tak powiem, członkinią Teatru Stu, także ona miała już prawę. Tak. Była na studiach w Krakowie. Tak, psychologia. A obecnie mieszkanka KUS.
Krzyżański. Wyprowadziła się stąd? Tak, tak, tak. Ona w dzielnicy żydowskiej mieszkała, czyli przy ulicy Mickiewicza. Bywałem u niej w domu, bo tam mama nas zapraszała, myśmy mieli dodatkowe spotkania tam. Gada się, gada się. No i potem tak, ten kontakt twój z heliotropem, praca... Rozpocząłem pracę jako elektroakustyk w Teatrze Banieluka. To był 77 rok. To była moja pierwsza praca. I później już się nie dało wyrwać od wojska. Przyszedłeś tak do straży. Tatuś mój świętej pamięci załatwił mi w straży pożarnej. Bo już nie mogli ze mną wytrzymać domu, także cokolwiek byle mundur. No i w tej straży pożarnej tam ponad 3 lata siedziałem, bo nasz dowódca wtedy też świętej pamięci, Franciszek Kamiński, nas nie chciał, mnie nie chciał wypuścić, bo ja miałem stanowisko w Wapienicy, bo była filia w Wapienicy. Tam był ośrodek szkolenia młodych strażaków. Ja tam byłem na centrali, obsługiwałem całą centralę i wszystko tam działało. No i później po tej straży pożarnej wróciłem do Teatru Banieluka. Przyszedłem do Zitzmana i ja chciałbym pracować, ale w charakterze adepta. Ja nie będę dźwigał tych ciężkich reflektorów, bo to bez sensu, nie? I cały czas pierwsi muszą być, bo się muszą załadować w teren. Ostatni wychodzą z teatru, bo się muszą rozładować. No aktor co tam? To ty, ty pracowałeś w czasach Leszka Wąsa. Nie. Nie? Wąs. Wądrzyka. O. Leszek Wąs tam pracował w swoim czasie. A czy był jako... Elektryk. Elektryk, tam rzeczywiście nie kojarzę. Ja też za bardzo. Taki grubasy. Może... To Kaziu Wądrzyk. Nie, nie, no Kazek Wączek to był stary. Wąs. Leszek Wąs. Tam go poznałem. W Teatrze Banieluka pracował jako elektryk. Tak, nie kojarzę. W latach 70-80 pracował jako elektryk, potem pracował jako elektryk w szpitalu. Mnie terminowałem u Romka Maślanki. A z mojego roku ale... jeden trafił do waszej firmy. I do dzisiejszego dnia jeszcze działa? Chyba już nie. Rysiek Sypniewski. Rysiek? Był na moim roku. Bawił się lalkami kurde, na studiach, na tym KO. Mieli taką sekcję teatralną. Emeryturę. Zasłużony. Tak? Tak, tak. Przeszedł. Ale to przecież tam jest 10 lat różnicy między wami. Jak ty byś mówił? No to on, ja poszedłem już jako starszy pan na studia, czy... proszę pana. Ale doszedłem do wniosku, że na naukę nigdy nie jest za późno. No. To z Rysiem. To ty jesteś też animator kultury. Dokładnie, proszę pana. PPKO ja jestem PPKO. Pedagogika pracy kulturno-oświatowej, tak jest. Ja też przez rok byłem, już miałem dyplom aktorski, potem mówię, po co ty tam chodzisz, chłopie, przecież to ci nic tego, żeby mieć tego MGR przedtem, a to komplikowało. Szedłeś do organizacji widowni, zgłaszałem, że nie mogę tu, wszyscy, wiesz, bo każdy liczył ponad normówki, prawda, więc w końcu już potem dałem sobie spokój, tam poznałem między innymi Aśkę Kwiatkowską, wielu tutaj... Bo oni zaocznie robili. Tak, zaocznie. Pamiętam cię, jeździłeś do Cieszyna, byłeś tam, oni tam miały zajęcie. W czasie, kiedy myśmy byli. Ale potem byli. Sobie odpuściłem, dałem spokój. Między 75 a 79. No. 70 lata to były. No mówię, ale między 75 a 79 w tamtym czasie Aśka działała. Tak. Ona była chyba na trzecim roku już, ja byłem na pierwszym roku. Ale na tych zaocznych to były różne giganty. Najwięcej było gigantów z UBC i z normalnej takiej szarej policji, czy milicji, przepraszam, obywatelskiej. Bo to kurde, wie pan, nieszkodliwi byli tacy. Uczyli ich, magistra dostał, głupot nie narobił, a pracował w sławie. Chodziło tylko o ten MGR przed nazwiskiem. Miałeś towarzystwo, niezłe. Ale to było na zaocznych. W zasadzie nie zwracam, biegłem tam raz. W liceum miałem takie towarzystwo. Na 3 dni się jeździło. Na 3 dni jechałeś. Taki zjazd był, wiesz. Wiem. A nas wtedy wyeksmitowali i myśmy byli wolne w tym czasie. A. Kiedy oni się, kurde, egzaminowali. Dostawaliśmy wolne.
W szkole średniej też miałem kurdy dla pracujących. Chodziłem z księżmi, z zakonnicami, z policjantami, z jakimiś kurde ubechami, kurde wojskowymi, innymi kurde. To cała... To ty magister jesteś? Kurwa, niestety. Nie, zrobiłeś magistra? Ja magister, to z kim my tutaj... Kurde, że się powinien doktoryzować teraz jeszcze. A ja owszem, owszem. A ja jestem magistrem administracji publicznej. Poważnie mówię. Co pan nie powie, proszę pana? Najpierw w Bielsku Cholera, nigdzie tego nie pisze, że to wiesz. Szkole... Mam kolegów, co podają, że są magistrami. Ja niestety nie. Tu masz moją firmową galerię w górze. Znaczy dużo też koleżanek. Ale byłem bardzo... Bardziej wiarygodny jesteś teraz bez tego MG. Bardziej, że tak powiem, niezdyscyplinowanego faceta to chyba nigdzie nie mieli. Ja miałem już w dowodach we wszystkim, kurde, brak miejsca na wbijanie pieczątek o pracy, bo tak. Tu 2 miesiące, tam 5 miesięcy, tu 4 miesiące, tu coś tam. I dopiero jak u siebie usiadłem, to kurka wodna, u siebie siedzę non stop prawie 40 lat. To się zasiedziałeś, no. Dokładnie tak. Jesteś tutaj przez zasiedzenie. Ale może to ze starości wynika, że z lenistwa. Człowiek nie starość i lenistwo. Tak jest. Byłem nawet dyrektorem w swoim czasie. Ja też byłem dyrektorem. I kierownikiem. Kierownikiem byłem świetlicy, proszę pana, w szkole podstawowej numer 2. I były na mnie wszystkie baby złe, bo kurczę, blade, dzieciom kazałem wydawać jedzonko, które zostawało, bo ktoś nie wyjadł, a głodne tam chadzały. Byłem wrogiem numer 1, pan Kucharek. Miałeś dobre serce dalej masz. Resztówki tak zwane, na uczelni nauczyli, ja też na resztówki chodziłem, więc znałem ten temat. No bo odejmowałeś im od ust, no po prostu, no, rozumiem. Nie, z torem odejmowałem. Kasiu, teraz tak chciałem trochę przeskoczyć, bo ty byłeś w 81 roku, pracowałeś u nas, nie? Tylko, że ty byłeś... Bo w Pastarałkach cię nie było, nie? Nie. W 81 ja już byłem w Straży Pożarnej. A, w Straży Pożarnej. No, nie ma jak w naszej straży, słońca nie ma. Nie, bo tak specjalnie tak zaczynam wracać, bo też to Bielsko się kojarzy. 81 rok, 13 grudnia. Odbyła się prapremiera sztuki, którą wyreżyserowałem, Pastarałki Tytusa Popowieńskiego. Zisman robił scenografię. Ale w 81 to już był stan wojenny. To właśnie. No. Boguś Pastanek pisał muzykę i słuchaj, zaplanowana premiera na 13 grudnia. Niedziela. Przychodzimy. Chociaż przedtem wysiadłem z pociągu bez dokumentu, tylko bilet miesięczny. Miałem go nie wiadomo, ale telewizor włączyłeś, rano nic nie szło, nie? Tego więc jechałem. Poszedłem do kościoła na dworcu. Coś mówią, mógłbym się zainternowany. Co jest grane? Potem przychodzą, mówią, że stan wojenny został ogłoszony. Dyrektorem była wtedy Wydziału Kultury Małgosia Korzenkiewicz. Pamiętasz, była Korzenkiewicz. Ktoś musiał podjąć decyzję, czy spektakl się odbędzie. Przyszło gdzieś 75% sali było na tym i ta premiera się odbyła. Potem było przygotowane spotkanie popremierowe, w nocie sala była wynajęta, też się odbyło. Ale słuchajcie, ale pamiętam to, gdy w tym całym chaosie, w tej niepewności, ostatnie słowa wybrzmiewają: Boże, niech będzie miłość nad nim i spokój ludziom na ziemi. Wiesz, jak graliśmy ten spektakl i potem po krótkiej przerwie, gdzie przez jakiś chyba tydzień te spektakle wszystkie zostały zawieszone, kurczę, pieczone, to wiesz, te momentami to się wydawało, że ciarki po tobie przychodzą, nie? To był taki... Z naszej strony, jak wypowiadaliśmy te słowa, jak gdyby apel, wiesz, o spokój, coś niesamowitego. Także tutaj no, Bielsko i ten dzień 13 grudnia, a następnego dnia przyszedłem do teatru, bo wiele osób nie przyszło przecież, a było przygotowane, bo premierówka, trzeba było iść do pracowni tej i wyprowadzają Janusza. Tak. Wzięli Janusza, potem go wypuścili. Potem wezwał mnie dyrektor. Janusza S. Wezwał mnie dyrektor i mówi: Panie Gieniu, ja za pana zaręczyłem. Oni po pana przyszli.
pan był zajęty tutaj przygotowaniem do premiery i tak dalej, tak, mimo że byłem wraz z Januszem S. W Solidarności żeśmy dosyć mocno działali. Jeżeli po pana do północy nie przyjdą, to jest pan wolny. Pojechałem do mamy Mazowieckiewicza, pożegnałem się, mama oczywiście płacz, wsiadłem w pociąg, pojechałem do domu. I no i z teściem czekaliśmy tam na tą godzinę, 12, godzinę 00. Jak się zjawią, to się zjawią, a jak się nie zjawią, to nie. A żeby skrócić oczekiwanie, gdzieś tam, nie wiem, jeszcze tą popremierówkę przygotowaną i żeśmy tak sobie siedzieli. Jeszcze po kropelce. Jeszcze po kropelce, tutaj Wolna Europa, Głos Ameryki, co tam słychać, minęła godzina 12, no to chyba nie przyjdą, także no to było też takie, wiesz, ogromne przeżycie. No ale potem jakoś, no, grywaliśmy to przez jeszcze jakiś czas. Proszę tak, ten... bardzo. No, niech pani idzie spokojnie. To jest wolny kraj, można przechodzić. Czemu kiedyś? Bo my nie jesteśmy stąd. My jesteśmy w ogóle pierwszy raz w Bielsku-Białej. A skąd jesteście? Z Opolszczyzny. O, to niedaleko. Ale też, no, takie jak... A kto was polecał? Kto tu polecał? No. Kto? No. Pani ze sklepu takiego, z tym pani. Też takiego artystycznego właśnie. Aha. Piękna kobieta. Także piękna kobieta pana poleciła. No to no, super. No, fajnie, dziękuję. Wszystkiego bardzo. Dobrego. Do zobaczenia. No także tak to było. I potem do którego to trwało? Do 83. A byliśmy z tatą, ty byłeś? Nie byłeś w Czerwin? Nie. Pędrek Wyżytek był. Nie. I tam odwołano to. Zostawcie tą malutką. Rawenna. To podróż prawie przez 2 tygodnie. Kilkanaście dni we Włoszech, w lipcu. Coś cudownego. W stanie wojennym ja byłem w straży. I przed stanem wojennym pojechałem na jedną, jedyną akcję, jaką przeżyłem. I wyskakując z wozu, skręciłem sobie kostkę. I cały stan wojenny byłem w gipsie. Najpierw byłem w domu, a potem już chłopcy na mrozie stali, warty trzymali, nie wiadomo po co komu. Biednik już, a ja sobie siedziałem w ciepełku, noga w gipsie, przychodziłem do klubu Gremium, tam mi ją ładnie koledzy, autografy mi tam zrobili, bo ja miałem 2 dni wolne, jeden dzień, jedna doba w straży, także z tym gipsem mi się wtedy udało, że skręcić tę kostkę, jeszcze odszkodowanie ładne dostałem, także było sympatycznie. No widzisz. A to ty z gipsem, a ja pamiętasz, bo to wtedy byłeś, bo graliśmy Krawca w Austrii, nie? A no to już pojechałem. Było straży, to już było. No, to już było później. To później. Ale też tak, w Austrii wróciłem do Banii. Pojechałem wtedy ten problem. Też miałeś nieźle. No to już niewiele brakowało, a czekby się to przeleciał na tamte środki wykluczone. Czemu? Słuchaj, pamiętasz, grywaliśmy tego, ja tutaj miałem po zastrzyku normalnie. Wiesz, jakieś zakażenie się musiało dostać, temperatura do 40, to mi 39. Pamiętam, jeszcze w Polance graliśmy, tam był ośrodek przeciwgorączkowe, temperatura nie spadała. To pewnie była sepsa. I dzień przedtem, poczekaj, dzień przedtem znajoma doktorka mówi, słuchaj, dyżur jest w Białej. Dyżur w Białej jest, idź się tam i tak dalej. Rzeczywiście przeciął to, zrobił, założył sączek. Przyjechałem do domu, temperatura z prawie 40 stopni spadła na 37, coś tego. Następnego dnia jest wyjazd. Jedziemy w poniedziałek, wjeżdżamy do Austrii. Lekarz mówi, niech pan przyjdzie rano, jeszcze popatrzy i tak dalej. Lekarz mówi, wie pan co, myślałem dużo na tym, trochę za płytko to wyczyściłem. Niech pan jeszcze na stół jeszcze raz, nie? Ty przed samym tym, a wiesz, to jest znieczulenie, już tak nie działa, bo to wszystko jest świeże. Wiesz, czyścił, już założył sączek, napisał wszystko pięknie po łacinie, zaklejstrowany, przyszedłem, pamiętasz, pojechaliśmy. Po 2-3 dniach miałem się zgłosić tam do wymiany. Przyszedłem tam do lekarza, załatwili i lekarz bierze i zamiast założyć sączek, wymienić, prawda? Wiesz, tam to wziął i do kosza ciepnę. Ja mówię, panie doktorze, tam jest falsz, ich bin doktor, ja wiem, tak, w średniu wiek, ja wiem co robi, posmarował.
po dwóch dniach, pamiętasz, gramy na tej dużej sali, końcówka widowiska pierwszego, to normalnie widownia kołysze się mi. Ja to wiesz, że to dograłem do końca. Szybko do szpitala, dwie operacje, bracie. Załatwiłby cię pan doktor. Potem po dwóch dniach chyba tam trzeba było zmienić repertuar. Pamiętasz na końcu? I to był jeszcze spektakl grany po niemiecku. Jeszcze się autobus zepsuł. A jeszcze się autobus. I nie dość, że geniusz się zepsuł, to jeszcze się autobus zepsuł. Ja autobusu nie pamiętam. No bo jak byłeś w szpitalu, to jak mogłeś pamiętać? Myśmy tam pilnowali tego autobusu z kierownikiem ferwerskim i z kolegami. Także tam było wesoło na tym, u tego mechanika. Mama z ojcem ferweckiego pracowała w tym, w komisie w swoim czasie. Kto? Mama. Z ojcem ferweckim. Nazwisko. A mi... mama? Moja mama. Aha! On prowadził z nią komis przy ulicy 11 Dzierżyńskiego. Ale Józek nigdy nie prowadził komisji. Nie. Ale jego ojciec. Chyba nie. Może brat jego miał, braci, którzy byli dosyć tak obrotni, trochę tam jakieś interesy może wchodzili, ale jeszcze moja mama jest też, była 30 rocznik, więc nie mógł być to brat, tylko mówię, ale że on to... miał braci, Józef. Ale on był starszy od niej, więc jaki brat, krótka banda. Ale jeszcze pamiętam. Jeden z ferweckich pracował chyba w tym, w Łukieniarzu też, w Łukienniku. Nie wiem, czego to tak była. Nie była rodzina. Nie. Józek był właśnie 30 roczny. Jeszcze przypomnę ci, Gieniu, szpitalne hasło. Jak przyszedł cię odwiedzić jeden sławny scenograf i powiedział: panie Eugeniuszu, niech pan się nie martwi, do kraju na pewno pana zabierzemy. Kto to był? Znany scenograf. Sławny scenograf. No dobra, fajnie. Także to było takie hasło. Panie Eugeniuszu, niech pan się nie martwi, do kraju pana na pewno zabierzemy. Słuchaj, Jasiu, jeszcze ta, której wspominałem, Bielsko, Bielszczan też, o Bogusiu Kiercu, nie? Bo to ty miałeś kontakt, miałeś to szczęście zagrać u niego. No to nie, i to nie raz. No. Nie raz zagrałeś. A moje pierwsze spotkanie z Kiercem. Pamiętam go. Bo, z Bogusiem Kiercem. Z polskiego. Pojechałem na kolędę. To była koniec siódmej klasy, Ostrowo Pustki. Tam zresztą wysyłali, tam był ten ośrodek włókniarzy. Byłem tam Ostrowo Pustki. Mama pracowała we włókiennicy, więc pojechałem. Mój tata i był konkurs recytorski. Nie wiem, coś tam w szkole, jakiś tam wiersz, pamiętam, wypchnięto mnie na tę salę. Wiesz, wyszedłem na scenę w podkoszulce, w majtkach, w spodenkach, wiesz, tego, i recytowałem bardę na broń. Musiałem to tak to powiedzieć, że będący wówczas w komisji jako kulturalno-oświatowy student szkoły teatralnej Bogusław Kierc wraz z publicznością przyznano mi pierwsze miejsce. I słuchajcie, w nagrodę, oprócz tam oczywiście uznania i tak dalej, którym się przez jakiś czas cieszyłem, dostałem czekoladę. O! Wiesz, co to było? Nie, to pożądane. 63. I ja tę czekoladę przez ponad tydzień trzymałem tam w walizce i przywiozłem do domu, pokazałem mamie: mamo, to jest moja nagroda za zwycięstwo w konkursie recytatorskim. To miałeś laną czekoladę. Nie, ona się trzymała, Jasiu, ona się trzymała. Nie raduj, poważnie. To dobre tak, to były, wiesz, to musiało być twarde. To nie podróba chyba. Ale nie, ale co chcę powiedzieć, że takie gdzieś tam były te początki i potem właśnie zaczęła się szkoła średnia. Może gipsy do muzyki. W zespole tym teatralnym oczywiście też trochę przez przypadek trafiłem do Banianki. Przez Kaska Wążyka, którego poznałem wcześniej na basenie w Bielsku, mówi: wiesz co, a może ty się tak teatrem trochę interesowałeś i tak dalej, czy może byś przyszedł, bo potrzebują adeptów. Co to adept? No wiesz, będziesz pracował, będziesz uczył się, będziesz zdawał egzaminy, bo otrzymasz, zdasz egzaminy, otrzymasz dyplom aktorski. No i poszedłem na taki egzamin do tego domu, do dyrektora Zisłana, który powołał komisję, a ja już pracowałem z rekomendacji w
budowlance. W budowlance byłem zaopatrzony, kombinowałem, jak się wyrwać, wtedy nie było telefonów komórkowych, żeby pójść na spotkanie do pani Luki, do dyrektora. Byłem tak którąś godzinę, chyba 12 czy któryś omówiony. On miał próby chyba do 3 pomarańczy wtedy. I to oczekiwanie się ciągle przedłużało, a ja tylko na zegarek, no tutaj to miałem być zabiegły. Wiem, że przyszedłem przed godziną 15, zostałem tak zbesztany. Oczywiście powiedziałem tam wiersze, dał mi jakąś lalkę, wiesz, tam była komisja Baśka chyba była, bo ona z ramienia zasług była, jeszcze tam ktoś był, coś tam zaśpiewałem, coś opowiadałem. Końcem miesiąca proszę zadzwonić, raczej tak, ale na 100% odpowiedź będzie końcem miesiąca. Dzwonię z drżeniem, wiesz, ręk, serca i tak dalej. Się pytam, tak, proszę przyjść złożyć papiery. Z jednej strony, momencik, z jednej strony, co się dzieje, z jednej strony, wiesz, szczęście, a z drugiej strony, co ja powiem temu kierownikowi, że ja odchodzę. W końcu zdobyłem się na to, powiedziałem, że kończę pracę. Zbeształ mnie cholernie, ale byłem szczęśliwy, że mogłem rozpocząć pracę w teatrze i tak to się trochę zaczęło. Co to było? Nie wiem. Crazy sąsiad. Właśnie cały czas. A co, myślał, że jest... Nie, on jest trochę... Może trzymaj. Oj, tak to wyszło. Także takie to były początki wszystkiego. Słuchajcie, teraz tak patrzymy na to Bielsko teraz, XXI wiek. Się wydaje, że ten czas dawnych lat gdzieś tam się zatrzymał, że to było jak gdyby jeszcze wczoraj, a trochę siwych włosów nam przybyło. Tu strzyka, tu boli. Ja nie miałem żadnych egzaminów. Nie miałeś jakiejś szczęścia? Bo jak ja przychodziłem z heliotropu, no to już... Aha, rekomendacje. Było wiadomo, kim ja jestem. Był prawdziwym artystą. Ale to było i dobre, i złe. Bo pakował mnie Zicman w same eksperymentalne spektakle. Które średnio szły 15-20 razy. O czerwonym kapel... Bo tajemnica szła z 15 razy. No, ale to był dobry spektakl. Boguś nie? No teraz można by powiedzieć dobry, ale na tamte czasy tak, to był skandal. No. No, zwłaszcza tak. Plakat. Kto to robił? Srebejko. Chyba Srebejko z Ukrainy. Taki. O tym scenografie mówiliście? Łabiejec? No nie pamiętam, jak się nazywał. Słuchaj, ja byłem w szpitalu, to nie wiem, kogo tu tam spotkałeś. No nie. Zobacz, Bielsko się troszkę pozmieniało. Ale jak się pozmieniało, to jest tekst na inny temat. Słucham cię. No i jeszcze trwamy tutaj w tym mieście. Proszę. Próbujemy się trochę realizować mimo tych lat. Nie rozumiem. Mimo, że tak w zasadzie pracę zawodową żeśmy już no to przyjdź, to dostaniesz. Oficjalnie, no i ale oprócz tego coś robimy. No oczywiście, że no. Cały czas coś robimy, a będziemy jeszcze więcej robić, dobrze. Jak wyzdrowiejemy. Dobrze. Jak sobie naprawimy kręgosłupy, kolana, no to biodra i pamięć. Na pamięć dobrze. Miłożą Jabłoński powiedział. Teraz mamy, kurde, tutaj pić. Nagranie, więc... Zaczyna czekać, denerwować. Chcesz sobie przypomnieć nazwiska? A tu nazwisko ucieka? A tu ucieka, ucieka. Ja mam to samo ostatnio. Ja sobie przypominam nazwisko. Jak ja się nazywam? A ciebie tak... A jadłem śniadanko. A czy się wypróżniłem dzisiaj, czy nie? Słuchajcie, ale to nie, no takich trzech się trochę muszkieterów zażyłem zebrało. Lekarstwa, na emeryturze, trzech muszkieterów na emeryturze. I które, te czerwone, czy te niebieskie miałem na rano wziąć? A propos zażywania, to moja żona mi przypomina. Zażyłeś już? Wiesz, to są takie pudełka, że masz dozownik i masz wszystko opisane. Nie mam takiego, opisane. Nie dorobiłem się. Ale masz żonę. Ja chciałbym się tak tą piosenkę, myśmy są starsi panowie, trzej.
Już szron na głowie, już nie do zdrowia, a w sercu jeszcze. Tak, zwłaszcza jak się spotykamy tak w dobrym towarzystwie z kolegami. W tych pięknych okolicznościach przyrody. Słuchajcie, nie no, ważne, żebyśmy się jeszcze tak mogli spotkać, porozmawiać. Tyle pewnie do opowiadania jest. Jeżeli nie tu, to na pogrzebach się będziemy spotykać. Nie, oby w innych okolicznościach. Ja ostatnio znajomych to najczęściej na pogrzebach spotykam. No i co pan nie powie? I niestety coraz częściej młodszych kolegów. A najważniejsze, że jeszcze nam się coś chce, panowie. Chce i jeszcze dajemy radę. To jest najważniejsze. Ale niesamowita ta papuga jest. Przedtem jakąś piosenkę śpiewała. No to z Królowej Śniegu, czy jak się ona tam nazywała? Papuszko, papuszko, powiedz mi coś na łóżko. Nic ci nie powiem, boś ty plotkasz. Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz. O, rzeko kongijskie. A na imię Silver. I będzie miał 16 lat w tym roku. Silver, bo srebrna jest, pięknie. Co? Nie wiem, ja mu nie dałem tego imienia. To jest on czy ona? Nie wiem. Papierów on. A? Jest zarejestrowany ten. Ma papiery? Nawet dowód osobisty? No prawie. No, tak. Jest w urzędzie tym. Tak jak przed wojną. Grodzkim, czy jak to tam się zarejestrowano. Tak jak przed wojną miały konie w wojsku dowody osobiste. Autentycznie. Ja mam ksero od Krzyśka Byrskiego, dowód osobisty konia. A. Naprawdę po dziadku chyba miał. No. Kochany, to były, że tak powiem, do poruszania się w przestrzeni. No to pojazdy żywe. To jest żywy członek armii. No. Dobry, cześć. Dobry, cześć, cześć. Proszę bardzo. Jest ta wystawa? W punkcie 11, ja przepraszam, bo tak mówię, bo jestem chodzący z tych obce. W punkcie 11, 11 listopada mam wystawę ptaków teraz. Coś ty żadnie zrobił, że zęby jej wybiłeś? Od początku. Coś ty żadnie zrobił, że zęby jej wybiłeś? Tak? Fajnie. Ja wszem odwrócił. A 22 sierpnia, w punkcie 11 będę miała finisaż. Tak, zapraszam. Będzie tam? Nie, w punkcie 11, 11 listopada. Dobra. Fajnie. To jeszcze przypomnę się. Dobrze. Nie muszę przypominać, bo nie miał kurze krótko. No bo nie, bo tam w Tkacze co tam być. Nie mam, wiem, że we wrześniu nie ma tam tych spektaklów, w których grałem. Bo mi syn mówił, bo on tam chodzi z gitarami, no, ale kombinować. Spotkamy się jeszcze na pewno. Dobra, fajnie. Że tam likwidują całą bramę. Dobra, dzięki. 22, no ile coś tam. Apartamentowiec sierpnia. Dobrze, zobaczmy. Ale dzięki za przypomnienie. Cieszę się. Dziękuję. Powodzonka. Ładne zdjęcia robisz. Dzięki. Wszystkiego dobrego. O, właśnie będzie wernisaż. Proszę? Gienkowi na ucho mówiłaś, a na mnie. No. Finisaż. No bo my się spotykamy w teatrze, no i to tak. Aha. Właśnie mówiłam, że tam zostało. Ja w punkcie numer 11. 22 sierpnia, tylko nie wiem jeszcze godziny. W punkcie 1. Zrób sobie obdukcję. Bo ja powiedziałem, że to jest dostać tak. Mniej to zawsze przy... potrzebne może być. A to przez przypadek właśnie. A przypadek, tak, już to widzę. No. A przeprosiłeś? Nie. No. Jak przez przypadek, no to... Mówi, że wszystko w rodzinie zostaje. Do zobaczenia, hej. Wiesz, aparaty. Nie, tak żeśmy nawiązali, tak trochę tak patrzę, tak z aparatami też w Budzice się robiłem. No i tak pani robi zdjęcia. Tak, robię zdjęcia, bo no, trzeba wiesz, to pokazywać tutaj na Facebooku, że będę miała wystawę, chciała coś zorganizować, wystawę. A tak w ogóle teatrze. To mam zdjęcia z Domu Kultury do lat 70. czyli tak? Te, co mamy wspólne i te, co mamy tylko masz. Tylko w innych bajeczkach. Że ja tu wziąłem, bo myślałem, że to u Franka, to chyba było w roku ten kabaret, o którym mówiłem. Z Julka Wątroby, prawda? To u Franka masz? Była prapremiera, tak, tu popatrz sobie, tutaj masz. Olopest, Olo Sokołowski. To jest Władek? Władek Aniszewski, chyba ale Grażyna, bo ty Grażyna była. To powiedziałbyś, że to Grażyna? Jaka Grażyna? No, Grażyna Wółka. Ona była, brała udział przez... Ale ona była wtedy szczuplutka, a teraz jest jak bułka.
od nazwiska przyjęła kształty. A to w kolorze już były zdjęcia? A tu było... No to był 90 rok. To była młodziutka jeszcze. A teraz już jest taka na szerokość bardziej niż na długość. A mi zaproponował Polak z kapeli podwórkowej. A to żeby... Krysia Puczyk, nie? Krysia Puczyk. Tak. Krysia Puczyk wyszła za mąż za mojego kolegę z klasy. Antka. No, Antka. A jego siostra uczyła mnie śpiewu. Oj, czekaj, jak on się nazywał? No popatrz, no. Może jak ten czas. Szkoda, Olka nie ma. Ale słuchajcie, Olek się pystak pestyk przy trzyma. Samochodzie podobno. 85 czy 86 lat. On jest dalej pełen. Nie do zdarcia. Werwy. Tak. Słusznie mówisz, nie do zdarcia. Olek jest super. I dalej krzyżówki właśnie. Siedzimy w garderobie. Wiesz, Olek, krzyżówki. No, on no i słuszna koncepcja. A dobrze ćwiczył my z tego czynienia, wiesz. On biega. Ogródek, dom, biega. Wszystko. Samochód. Wszystko na pełnych obrotach. Też. No, pani tak wygląda. No i se siedzimy. Słuchaj, Franek, bo tutaj, o, ja się pamiętam, te filmy, tylko ciebie nie kręcono tego. Kogo? Kreta, nie? Tam kręcę. Nie, tutaj były sceny kręcone. Na schodowej, nie? I tutaj na dole. Był taki film, który... Na celnej. Miał warsztatowy tytuł Śladami bezdomnych. Nie wiem, czy taki film pamiętasz, czy w ogóle on był... Kręcony był, wiem, na 100%, bo statystowałem w tym filmie i zdjęcia były przy ulicy Celnej do tego filmu. Głównie robione. Tak, to robił. Nie wiem, ja jeszcze na samym początku galerii, czyli tak gdzieś lata 80 na 90, gdzieś tam na samym początku, jak galerię otworzyłem. Śladami bezdomnych, tyle pamiętam tytuł tego filmu. Czy to było zrobione, czy to były tylko zdjęcia robione, czy tytuł się zmienił. Taki był tytuł warsztatowy wtedy. Pierwszy film tutaj byłem świadkiem, chodziłem na basen. I myśmy jakiś robotników, tam kurde, niby... grywa w tej całej ferajnie i to było cały czas się odbywały zdjęcia na tej ulicy Celna i tam najbardziej odpowiadały te wszystkie obiekty wtedy jeszcze zniszczone, nie były poremontowane, szyldów napchali z epoki paruski i jakiś niemiecki. Ale nie wiem, czy coś z tego wyszło, bo tylko jakieś grosze tam dostałem jako statysta. A blisko miałem to, nie musiałem się... Ale byłeś w filmie, panie. A ty mówisz o dysku? Nie, ja mówię, ale lata 60. Jutro Meksyk. I byłem wtedy, gdy kręcono, przez wakacje kręcono. Chodziłem na basen, mieszkałem tutaj na Zagadłowicze. Chodziliśmy na Konopnicki na basen. No właśnie kręcano z tego i pamiętam Cybulskiego wtedy, między innymi. To już było chyba 67 zginął, nie? 65, coś takiego chyba to było. No to wiesz, to tak jak mogłem, to tak przychodziłem. To na panoramie. Ja wiem, kilkanaście lat, przyglądałem tak się. Tak na panoramie. Ikonie, tak. Ikonie polskiego kina. Cybulski. Szkoda Cybulskiego. Znaczy, wielka coś... szkoda. Każdy ma swój... Miał swój styl, sposób dzień. I tak dalej. Chociaż już, to już był ten okres, nie ten Cybulski, którego pamiętamy tam z Popiołu Diamentu. Ale to już był kawał chłopa, trochę przytyty, wiesz, tak dalej, chyba tam trenera chyba. Też miał pewne problemy. W czasie komuny kto nie miał problemów, tak jak teraz. To u nas też kręcono jeszcze wcześniej. Jedna wyszła, druga przyszła. W 60-tych latach też film leciał tutaj, kręcono Polowania Luki. Na rok 3 maja teraz, jak masz te budynki tam. Też był jakiś film. No i teraz ostatnio Kret, nie? I o Mikołaj, nie? Musisz sobie kucyka zrobić, tak jak ja mam. Popatrz, to co masz tutaj z przodu, zaczesujesz do tyłu i masz ładnie fryzurkę, widzisz? Ja miałem z kucykiem. Ostatnio tu kręcono w Bielsku do tego wojennego filmu
na Mickiewicza. A to było jakieś rok, dwa lata temu. Wojenne dziewczyny. Tak, tak, do seryjnego, tak, to było. Gliwica kręcili te zdjęcia. Tu też, na Celnej też. Potem kręcili, przedtem był kret. A przedtem potem kręcili do książki mojej znajomej. Ale kret był 15 lat temu. Nie. No to zobacz. Potem kręcili do tej... 7 lat temu. Jeszcze Przoniak. O Mikołaju ten film. No Przoniak. Teraz kręcili ten film tutaj, co o Mikołaju. To koleżanki mojej teksty. O Mikołaju? Poznaj Świętego Mikołaja, czy coś jakiegoś. A, to tu kręcono, tutaj, Komedian. Ona sprzedała prawa autorskie, potem szybko odkupiła te prawa autorskie i sprzedała do filmu i teraz jest, w sensie nie prawa autorskie, tylko możliwość... I zatrzymała dla siebie, mówi, kurde, nie opłaca się sprzedać, bo to kurde, wyruchać chcieli. A teraz byłoby do dupa. A tak to wszystko rośnie. A ostatnio zadzwonił do mnie niejaki Mirosław Bochenek. Mirek, no pamiętam. I mówi mi, że jedną nogą już był na tamtym świecie. Jakieś kurwa zarazy miał. Jesteśmy umówieni na winko, ale to pogadamy. Mieszkał w tym budynku Bochenek, kochany panie Mirek, poeta to z tego miasta, w podwórku z mamusią. Bochenkowo. Mam kilka jego tomików poezji. Często imprezowali, jak mamy nie było. Pamiętasz, to kiedyś było nauczyciele mieli, to był taki klub niedaleko. Klub nauczyciela to jest w mieszkaniu Kowalskich. Ale tu był. Kowalscy, proszę pana, jak zmarli, jeden z Kowalskich ożenił się. I ten Kowalski tu ostatnio był. Tak? Ja wiem, że was nagrywają, ale trudno. Czy ja bym mogła was poprosić o... Czy można wam zrobić zdjęcie? A zrób się sobie. Tak, nie ma problemu. Nie ma. No to super. Każdy... Nie chodzi o nas, tylko o was. Do pasa czy od pasa w dół? A ten Kowalski go znasz. I on też zna. Ten Kowalski dzisiaj nazywa się Zbigniew Preisner. Zmienił nazwisko ten Kowalski na nazwisko żony. Cześć. Cześć, tu Preisner mieszkał. Tam, gdzie klub nauczyciela. Nie Preisner, bo wtedy się nazywał Kowalski. PTT? Chce mi pan popozować, bo pan ma takie piękne oczy. Co pani nie powie? No jasne, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrego. W każdym razie ten Kowalski, proszę pana, rocznik 50. chyba... Tu na podcieniach tu. Nie na podcieniach, tylko mieszkał tam, no. Dokładnie tam. Popatrz, wizytówka leci. A to kto pierwszy, ten lepszy. To w świat. W każdym razie on mieszkał dokładnie w tym mieszkaniu, w którym później był klub nauczyciela. Czyli naprzeciwko zamku. Naprzeciwko zamku, na pierwszym piętrze. Nie. Naprzeciwko, proszę ja ciebie, tego zamku. Tu, poniżej, wzgórze 1. 1A, 3, 5, chyba wzgórze 7. Słuchajcie, skoro mówimy o Mirka, żeśmy wspomnieli Bochenka, no to... To jeszcze Kalisz był. Nie, to jeszcze, ale jeszcze warto, to warto Mirek też... Mirek żyje. Nie, to tak, no, wspomnieliśmy w naszych tutaj wypowiedziach, ale to, przecież mnie tak stacji w Stasiu Gola. A ze Staszkiem Golą, gdy rozpocząłem już pracę w teatrze, zaproponowała mi pani Wiktoria, żebym zajął się tam takim klubem młodzieżowym Domu Kultury, ponieważ on był w remoncie, zajęcia odbywały się w BC-ku. Tam jedna z garderób na to była przeznaczona i Stasiu Gola prowadził taki dyskusyjny klub literacki. I tam właśnie młodzież przychodziła, spotykała się, opowiadała, on też recytował swoje, czytał swoje wiersze i tak na dobre to w zasadzie Staszka Gole jako poetę to wówczas poznałem i potem te kontakty co jakiś czas tam zostały odnawiane. Tak samo ze świętej pamięci Nietkiem. To bliższa znajomość była z nim niebezpieczna. Wiesz, nie patrzyłem na jakieś tam o czymś, ale nie. Ale trzeba przyznać, że Władek Górski zrobił dla tego miasta nieprawdopodobną rzecz. To założył klub gremium. Najpierw tu, środowisk twórczych, a potem w Nocie. Przecież tam się spotykała cała śmietana
bielskich artystów. Ale to było i celebracji. Poza tym, jakie koncerty on tam miał. Helmut Nadolski, kurde. Jesionka tam miał swoje premiery. No przecież to, kurde... Tutaj grał też, proszę pana, Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Wojtek Karolak. Możesz tam pan czytać z góry na dół nazwiska wypisane. No, ale to jest teraźniejszość, a ja ale mówię. Ale nie teraźniejszość, to 80. lata. To już jest historia. To już jest historia, to chyba minęło. Galeria ma 38 lat. Jak powiesz młodemu człowiekowi klub Gremium, to on nie będzie wiedział kto gdzie. BTSK to się zwało pierwej. BTSK. Bielskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. I, ale w tym klubie u Władka, no to, to tam się wszyscy plastycy spotykali. Władek Szostak, Kajtek Wilczyński, Heinderki. Kajtek był moim pełnomocnikiem do spraw artystycznych galerii. Ale słuchajcie, najpierw spotykano się w BWA, w Biurze Wystaw Artystycznych. Tak, tak. Było miejsce wystawowe, ale była też druga część tak zwanego zaplecza i tam środowisko plastyków i nie tylko, aktorów również się zbierało, przebywało, dyskutowało do późnych godzin wieczornych. A ja tam chodziłem do kawiarni. Świadkiem bajki. Byłem. Poczekaj, bo tam była kawiarnia. Nie, w kawiarni było. BWA była. BWA kawiarnia była. Przy drodze. Tramwaj miałeś bliziutko, bo do tramwaju ganialiśmy. Przy chodniku była, tam gdzie teraz można. Tam było to i tam. Ja tam zacząłem pierwsze chodzić jako do kawiarni. To były początki lat 70. Tak, była wystawa i to była normalnie kawiarnia. Jeszcze wtedy byłem w szkole zawodowej, do liceum jeszcze nie szedłem, to tam już było. A tramwaj był po drugiej stronie, był przystanek tramwajowy w kierunku dworca. Po drugiej stronie chodnika. Nie była taka szeroka ulica jak dzisiaj. No, tam jeszcze szersze były plastycy, na przykład Heinderek i inni plastycy. To Tadek mnie tak wciągnął kamion. Stasiu Bojko jeszcze. No, to wszystkie fajne goście, ale już po drugiej stronie są. Miecio, kurde, rewelacyjny rzeźbiarny i co z tego? Miecio. Heinderek. Heinderek. Jego żona żyje jeszcze, Bieńczak. Bieńczak. Tutaj jest Miecia, rzeźbki na fontannie. Te dwa. Tam w zasadzie trójka jest dzieciaków. Nie wiem, Stasia spotykałem często, jak wymieniałem opony na Wapiennej. Tam jeździłem wymieniać opony do takiego gościa i Stasiu zawsze chodził tam. Który? Bojko. A to on tam mieszkał? No. Nad wodociągami. No. I czasem zaopatrzeniem. Patrzę, idzie z dołu gościu, wyjął coś z torby i tam po zaopatrzenie. Wzmacniał się po prostu. A jeżeli chodzi o zaopatrzenie, to przy BWA był fajny Pewex. Tam był bardzo fajny Pewex. Mieliśmy blisko tam. No nie było daleko, bo tam obok był ten biuro, ta, biuro lotnicze, czy jak tam bilety sprzedawali Orbis. Trzeba było uzbierać złoty 40 i już było coś. A widzisz. To były czasy. Można w bonach było też kupować. Tak, tak, bony. Za bony. Bony dolarowe. Młodzież nie wie, co to jest. Mam bona dolarowego. Ja pamiętam 67 tysięcy złotych kosztowały bon. Ja w 68 roku tak kochany, w latach 70 ten dom kosztował 70 tysięcy. Usadzić się za 70 tysięcy dom. Mojej. Z działką 3-arową w centrum miasta. Jest 3 ary gruntu plus cała chałupa. No. I kupisz. Chciała nam sąsiadka sprzedać, właścicielka Herzykowa, która na tej ulicy mieszkała, już nie żyje, miała 100 lat, jak zmarła. A zmarła w tym domku, co go tam widać na końcu, taki jest kawałek bloku widać. Pani Herzyk mieszkała tam, a wcześniej właścicielką była prawie tutaj chyba z 4-5 kamienic. Ona zżyła z tego, nie? Słupska to była ich, przed wojną się nazywała Prazdrój Pilznęcki, Staromiejska. Podhalanka. To była jej knajpka. No, w każdym razie tutaj był klub dla mężczyzn bilardowy w tej chałupie. Ona nam chciała te dwie sprzedać za $1500 wtedy, bo to tyle było równowartość. Stówka był dolar w 70-tych latach. Zgadza się, stówka dolarka.
No, mam kwity, nawet ostatnio grzebałem, bo potrzebowałem coś wyciągnąć, żeby oddać. No i kosztowały. Sprzedali za 43 tysiące plus dług hipoteczny, którzy oni zrobili remont, także 70 tysięcy kosztował ten dom. No, tak traktowano obywatela. I wyobraźcie sobie, że ci, którzy przede mną prowadzili ten interes z PSS-u, za jeden miesiąc działalności oskarżyli mnie, że mam im zwrócić 100 tysięcy, a płacili miesięcznie mnie 250 zł. Ja bym chciał dzisiaj taki biznes mieć, jak oni mieli wtedy, że za 250 zł robi 100 tysięcy. Zresztą tego drugiego też o 100 tysięcy, bo łącznie przedstawili dokumenty, że robią miesięcznie 200 tysięcy zysku w czasach komuny. Czyli 2000 dolarów, czyli oni zarabiali na 3 kamienice w miesiąc. Proszę pana, taka była rzeczywistość. Ty, to na Jeńcy było. A potem się nagle okazało, że wodę to ja płacę i u mnie jest zawór, że za śmieci to ja płacę, etc. Mam same koszty, a kurde zysku zero. No o takich różnych dziwnych rzeczach to. Za późno otworzyłem galerię, miałem w 84 otworzyć, 3 lata wcześniej. Później wam opowiem. Bo kurczę blade, nie dostałem zgody, żeby mi lokal oddano, nie? W każdym razie powiem tak, że kurka wodna. Dostałem koncesję po długich cierpieniach, bo tutaj jeszcze żyjący są tacy, którzy mi schody robili w Warszawie, w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Dzisiaj nawet prowadzą ten kurde tutaj klub artystów w tej kamienicy ZPAP na ryneczku. Wysyłali co nas to donosy, towarzysze Kuźba, żeby nie dać obywatelowi, bo oni chcą tu mieć. O. Tylko i oni wpływ na to, co się dzieje. Opowiem wam świetną historię. No, słucham. Właśnie obywatelowi. Obok Kubiszówki był taki budynek gospodarczo-mieszkalny. Tam mieszkała nasza sprzątaczka. Tam gdzie fontanny. Jak ona się nazywała, to w balecie jej córka tańczyła. Nie powiem, nie taka powiem. Taka ładna dziewucha, szczupła, wysoka. Jedna z bardziej eleganckich dziewczyn, która do domu, tam, który chodziła, mieszkała. I tam, gdzie fontanna teraz jest taka. I tam był taki piękny, fajny budynek, który można było założyć teatr. I myśmy chcieli tam heliotrop przenieść. Mhm. Ja wtedy poszedłem do prezydenta Kałonia. Kałoń był tam. Marian. Tak. Wtedy można było się dostać bez problemu za komuny do pana prezydenta. No ja głupi, ja się poszedłem. I Kałoń mnie wysłuchał, tak, jest to nam potrzebne, taka działalność, kultura jest ważna i tak dalej, i tak dalej. A tam już mieszkańców nie było. I słuchajcie, na drugi dzień przyjeżdżają fadromy, dźwigi, idzie wód, wszystko zburzyli, wywieźli gruz. No bo to szczotka dbało o to, żeby to zniszczone. Nie, te szczotki nie było jeszcze, nie było, popiel był jeszcze wtedy. Nie, nie był środka już. Popiel. Ale to nie było jego, bo to jego nie interesowało, bo on miał swój ten strzelnicę, a Kubiszówka była osobą. Leszek przeszedł na emeryturę i chyba potem dopiero przyszedł, nie? A w którym roku? A tego tym przyszedł. Jak ja tam byłem u Kałonia, to mógł być 74, 5. Wtedy? Tak. Jeszcze chyba do liceum chodziłem, tak. Chyba do liceum. To który ty jesteś rocznik? 5-8. A, to ty 6 lat młodszy ode mnie. Ja 3 lata od niego. I zburzył to Kałoń w Trymiga. Już nie było tematu. Ty, ale ja mi się wydaje, że szczotka już był w latach 6, jak jeszcze była szczotka. On nie był kierownikiem, dyrektorem, tylko... Bo wiem, że tam pracował. Takowy. Tak. W latach 60. pracował na 200%, bo myśmy mieli remont w budynku. No to był pracownikiem. Remont, nie pamiętam, ale wiem, że nazwisko Szczotka mi się kojarzył, bo myśmy mieli zajęcia w 60. latach, bo był remont Domu Kultury w którymś momencie. A ja tam śpiewałem z dziewczynami, kurde, jakieś wokalne, jeszcze mi jakaś zarąbała te pamiętnik, który jej dałem do wpisu, tam miałem
Alfreda Szklarskiego nawet, kurka wodna, że tak powiem, wpis, bo tutaj spotkanie było jakieś w bibliotece i czy w szkole i dostałem z nazwiska i z imienia mi Franciszkowi Kukioła, proszę bardzo, tam Alfred Szklarski, coś tam. I pamiętam, że to było właśnie w latach 60. i wtedy ten Szczotka tam był, czyli on potem awansował na tego dyrektora. Wawrosze odwożą kolegów z tego, z Beskid, Jawor. Widzisz, a w moich młodości, w latach 60. Wawrosze, kurde, mieli zakład blacharski i zapierdzielali. I szynszyle hodowali. Ojciec tego, który dzisiaj ma ten burdel na tej całej ulicy Cechowej, Andrzeja Karwali, był właścicielem działki przy ulicy Cyniarskiej. Teraz tam jego syn, kurde, pierdolął jakiś taki, kurwa, nowoczesny blok w tym miejscu. A syn tegoż Karwali, który chodził zresztą z nami do klasy, z Januszem, ze mną, z innymi, proszę pana, otworzył burdel i sprzedawał te samochody Fordy, jak to mawiano, Ford Gównowod. W każdym razie i prowadził sprzedaż tego, bo... A tenże burdel, już kto, kurde, robił? Nasz sąsiad, który tu Samantę prowadził, niejaki Gębalski Janusz. Pamiętasz takiego Janusza Gębalskiego? Nie, nic mi tam. Architekta. Projekt robił w każdym razie do burdelu dla chłopaków z Krakowa i oni tam pierwsi burdel otworzyli w tym interesie na Cechowej, a potem Karwala ich wykupił, miał trochę więcej znajomości i pieniądza i Krakowianów pożegnał i zrobił klub Aleby. Potem chciał się budować na Magórce. W Bielsku nie dostał zgody, więc sypnął trochę grosza w Wilkowicach chłopu i kilka metrów dalej za granicą, na górce, z jednej strony należy do Bielska, a z drugiej strony należy do Wilkowic. Dostał zgodę na budowę, połowę działki miał w Bielsku, a drugą połowę miał w Wilkowicach. Więc na tej połowie w Wilkowicach wybudował dom zgodnie ze zgodą. I tu mu schody robili, więc im pogroził palcem, że i tak ma to, co chciał, i tak ma to, co chciał, bo mu powiedzieli, że tam jest park krajobrazowy i że nie może dostać na domek. A jak dostał przeryw z Wilkowic, to mu zgodził się. I działka, kurde, tak po połowie, mówię, tu jest Bielsku, tam Wilkowica. No to ty jesteś dobrze zorientowany. Do jednej klasy żeśmy chodzili z tym synkiem, a on z Tarnawy... Wiesz, co on po prostu śledzi, żyje. Tarnawy, poznałeś takie dziewczyny, one dwie śpiewały w Śląsku. Na szkolnej miały sklep? Nie wiem, bliźniaczki to były. Zabawkami. Być może, w każdym razie. Jej rodzina tych Tarnawów przy ulicy Głębokiej, dzisiaj ta ulica to już jest taka rozmyta. No tam miały sklep. Na Głębokiej, proszę pana, to jest w rejonie, której wszystkie domy, wszystkie na tej ulicy domy należały do Tarnawów. Chyba ulica Tarnawów, ulica Głęboka. Tam były warsztaty. Oni toczyli te talerze i inkrustowane. Oni byli stolarzami. Tak. Proszę pana, cała ta ulica, jedynie co tam u nich wynajmował, to Cebo, który miał warsztat po drugiej stronie hotelu pod Orłem, tam na tyłach. Koło tej syrenki, oni czy to tam rzeźbka taka oni była. Na cepeli robili mnóstwo stary, no ale oni tam mieli całą od przedwojny człowieku cała rodzina Tarnawu. Jedni Tarnawowie mieszkali na Broniewskiego 7 i z tymi się, ale to taka była dalsza rodzina tychże. W każdym razie tutaj bracia, ojciec, wszyscy mieli całą, aż do samego placu, aż do tego ronda dzisiejszego. To była cała dzielnica właśnie Tarnawów i oni tam mieli fabryczkę przy fabryczce. A teraz to posprzedawali, coś tam. I proszę pana, masz pan co pan patrz. Także Karwala się w dobrą rodzinę wrzenił. Ja tam jak produkował... A czy nie wrzenił się, bo on w zasadzie się konkubinat, ale dzieci mają, to rodzinę założył. Jak produkowałem drewniane klocki, zabawki dla dzieci w latach 90., to tam do ich sklepiku odwoziłem zabawki. No widzisz. Do Tarnawów właśnie. No widzisz.
To robiłeś zabawki z rzezi? Tak, ja miałem w piwnicy, jak miałem dom w Jaworzu, w Jaworzeńskiej, na Jaworzeńskiej, to ja w piwnicy miałem cały warsztat stolarsko. Palce poprzecinane. A przy ulicy Szkolnej, proszę pana, nie, Szkolna Wyzwolenia, obecnej Wyzwolenia, mój pradziadek miał swoją kuźnię, teraz zabudowują ten placek. W czasach komuny był tam skup buteleczek. Na samym początku, koło placu deskowego, tak zwanego Holzplatz to się zwało w ten czasie. Tam było targowisko z wszystkimi drewnianymi, nie? Dzisiaj tam rondo masz w tym miejscu, uprzejmie. Po prawej stronie przed Niwką był dom masonerii, ten taki największy, gdzie później syn dyrektora Teatru Polskiego, czy wicedyrektora, założył ten zakład pogrzebowy. Jak on się tam nazywał? Skrzyp? Nie Skrzyp? Nie Skrzyp. Wicedyrektora w każdym razie Teatru Polskiego z czasów Nowaka. Poczekaj, wicedyrektor ten, co był w Cieszynie potem? Jak już Żbicki, to nie wiem. Nie. W każdym razie zakład pogrzebowy był i nazwisko to samo było. Nie wiem, pamiętam. Żurek. Starszy pan był administracyjny. Ty, Żurek, starszy pan. On był zastępcą. W każdym razie przyjechał syn z Dzikiego Zachodu, gdzie popracował i przywiózł dupne czarne auto. A syn, ojciec jego, synu, co ty takie czarne auto, co ty chcesz? Zakład pogrzebowy odpierać? Mówi, zgadłeś, ojcze. On był załamany. Bo ja w tych czasach, kurczę blade, to wiesz, wszystko tutaj gdzieś się pałętałem. Pamiętamy. No moja rodzina tu już mieszka prawie 300 lat, więc my się wszyscy kurkawał na stara tam. Szkoła administratora, tak jak u nas, jak wszedł, był taki. A gdzie? Bronisz był, wiesz. Prowadził kadry. A gdzie? To on w Banialuce, wiesz, ale mówię, Żurek coś podobnego, tak. Stara szkoła, wiesz, tak dalej. To był sobie miał. Przychodził do tego, do pracy, ubierał się w fartuch. Dobra. Fartuch taki biurowy, bracie. Nie ma. I tak pracował. Przychodziła nie godzina. Nie ma wódeczki. Przychodziła godzina 15, zdejmował tego, ubierał się i wychodził. Taki służbista, wiesz. Pan Bronisz, to trzeba. Solidarny kafir. Fajny kumpli masz. A tłumów tam nie było na tym Jawor Cup, tam, bo ja byłem przed spotkaniem. Ale ty mówisz o tym boisku, tym dużym takim, nie? Bo to jest boisko lekkoatletyczne, a ten tenisowy, nie? W hotelu Jawor z tyłu są korty tenisowe. Aha, Jawor. No Jaworzu, tak. Wszyscy kabareciarze pozjeżdżali, młody, ten Stockinger, no i te artystów, parę, Guzik między innymi, tam też była Anka. Ale widownia taka, kurde, tak jakby sami starsiawi. Młodzieży w ogóle nie było. Żyją tak, olimpiadą. Mówię, tego, nie chcą tego tenisa na wysokim, bardzo poziomie, bracie, oglądać, wiesz, wysoki poziom. Daniec konferansjerkę robił. Zbyt wulgarny już teraz to jest. To jest niestrawne. To nie jest moja półka. To jest dla, przez hołotę dla hołoty. A propos olimpiady, pamiętam nasze pierwsze olimpiady. Znałeś, Marcina znałeś. Też mnie. Dobrze, Marcina. Tam, gdzie mieszkaliśmy, w Kamienicy. Kamienicy. Ojciec jego był kowalem. Ten, co w Solidarności działa. Tak. Ojciec jego był kowalem. Miał braci starszych, którzy dobrze zarabiali. Słuchaj, jakby olimpiada, pamiętam, 60. Był pierwszy, jeden z pierwszych telewizorów tu, w pobliżu. To olimpiady tam się zbiegało do nich i tam się oglądało. A potem bracia jego kupowali prawdziwy oszczep, prawdziwą górę, prawdziwy dysk i myśli na tak zwanych sztańbrochach. Tych sztańbrochów już nie ma, tam same są domy. Są sztańbrochy, w kamienicy tam na górze. Pana nad Marcinem. Dzisiaj na sztańbrochach masz utełany. Tam, gdzie jest rondo do Zieleni Miejskiej, na tym Borysie w kamienicy, organizowaliśmy zawody olimpijskie właśnie w rzucie kulą, dyskiem, bracie. Biegi, także było przygotowane, mieliśmy medale, a wszystko dzięki mi, dzięki Marcinowi, który tam, wiesz, ponieważ był o 3 lata starszy, 2-3 lata chyba starszy ode mnie,
razem z braćmi starszymi to organizował. Także nie wiem, czy on jeszcze żyje? Marcin, tak. Rok 60. olimpiada w Rzymie, to moja pierwsza olimpiada, bo bardzo się tam wiele nie pamięta. Nie, panowie, nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj muszę zakończyć spotkanie, bo ja my też załatwiać swoje rzeczy. Też idziemy. Pani się pogadało. Związane z samochodem, bo kurczę, blady, nie będę mógł maluszka uruchomić w tym roku. A tak, masz maluszka, kurczę. No słynnego maluszka. Tak, tak. Ile to już masz tych lat? 44 ma maluszek. 44. Daleko teraz planujesz jakiś wojaż? Nie, na razie muszę tylko go wziąć i wiem, no, ale przegląd zrobić. Wsiąść, no jechać gdzieś. Tak, kurde, kurde z samych dziada, kurde chorych w chałupie. Się nie da. Jeszcze nie ma teraz. Zdrowia, Franek. No, Jasiu, damy też radę. Wszyscy, dzięki. Wszystkiego dobrego. Pani, bo dzięki się spotkać znowu. Pani tu pod tą galerią się twoją rozmawia, wspomina. Dzięki. Dobra. Bierzemy to też. Rozbieramy. Przepraszam, że was zgoniłem, ale... Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze.